Witam Cię, Lejlu, bardzo serdecznie w imieniu Ośrodka Pogranicza, który jest głównym organizatorem spotkań, które miałaś mieć stacjonarnie w Polsce, w jedno mieście w Krakowie. Mieliśmy się spotkać w Lublinie, będziesz jeszcze spotykać się, ale wszystkie te spotkania są online w Krasnogródzie. Jest mi niezmiernie miło, że przynajmniej w takich okolicznościach wirtualnych możemy się spotkać. Będziemy dzisiaj mówić o książce, którą wydało Pogranicze w zeszłym roku. Nazywajcie mnie Esteban. Książka ukazała się w języku polskim, tłumaczone przez Magdalenę Petryńską. Zacznę właśnie od samej formy tej książki, to znaczy, kto wymyślił, że jest to książka jako zbiór opowiadań? Czy był to pani pomysł, czy bardziej wydawcy, a może podpowiedź samej tłumaczki, bo mi ona się bardziej jawi jako taka pełna opowieść. Pa, prije svega i meni je jako drago da barem ovako se na neki način čujemo kad već nije moglo drugačije. Ideja za zbirku priča zapravo je bila moja, jer ja sam je nekako tako u početku zamislila i pisala sam tako da nekako mislim da svaka od tih priča bi mogla funkcionisati samostalno. Međutim, naravno, one su sve vrlo usko povezane. I na kraju smo dobili taj rezultat da se ja mislim može čitati kao zbirka priča i kao neki fragmentirani roman. S tim da su zadnje tri priče koje su i odvojene u poljskom izdanju napisane kasnije. Originalno knjiga je izašla dakle završno sa pričom Povratak među zvijezde. Tako je prevoditeljica rekla da bi bilo najbolje da naprosto odvojimo njih tri posebno da se vide da su one nastale kasnije. Ali sad se recimo dešava situacija za koji dan izlazi ta knjiga u Americi za američkog izdavača i on će je predstavljati kao fragmentirani roman za to tržište, jer oni smatraju da je to da će nekako da ima osnova za to, a da će tako više privući pažnju. No właśnie ta, mimo to, że dodałyście panie te dodatkowe na końcu opowiadania, to rzeczywiście jest ta korzyść, bo jest bardzo spójna ta narracja. I ten układ broni się. Bardzo gratuluję, że na kolejny język jest ta książka przekładana. Będzie miała teraz odbiorców w Stanach Zjednoczonych. I właśnie też chciałam zapytać o języki, bo została przetłumaczona również na niemiecki, na macedoński, na słoweński, ale nie została, przynajmniej nie znalazłam, przetłumaczona chociażby na serbski czy chorwacki. Więc moje pytanie brzmi, jak się właściwie żyje w takim życiu literacko-wydawniczym komuś piszącym po bośniacku, w kraju, gdzie właściwie urzędowego języka wspólnego nie ma. Czy to znaczy, że jeśli pisze się po bośniacku, serbsku czy chorwacku, wzajemnie się rozumiecie, nie musicie się tłumaczyć? Pa da, zapravo bosanski jezik jeste zvaničan jezik danas na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, kada govorimo o bosanskom, srpskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku, to je zapravo, mi se 99% razumijemo tako da je to isti jezik, a recimo da razlika među njima je na nivou različitih dijalekata. Czyli i Tako. Ekavski, Ekavski, który mówią bohaterki. Da, mislim, ekavica i ekavica i kavica, sve se to razumije. I zapravo nakon što je knjiga objavljena u Sarajevu, vrlo brzo je objavljena u Beogradu, pa potom u Zagrebu, bez ikakvih promjena. Poslije ove knjige ja sam napisala i knjigu, knjigu drama, to je zbirka tri drame i ona je prije svega prvo izašla u Zagrebu. A sada isto također u nekih narednih sedmicu dvije nova zbirka priča mi izlazi prvo u Beogradu, tako da to dovoljno govori koliko, a ja pišem i dalje bosanskim, jel, tom varijantom jezika, to dovoljno govori koliko se mi zapravo razumijemo. No i też Ludożerka, sztuka, która była częściowo tłumaczona przez jeden z polskich teatrów, prawda? W zeszłym roku.
Ta drama je zapravo i prva drama u toj knjizi o koju sam sad spomenula, koja je objavljena u Zagrebu. A nastala je tako što sam se ja zapravo javila na jedan konkurs regionalni u Beogradu. I tad je drama izabrana kao uži izbor. Wracając też do książki, o której dzisiaj mówimy, ona jest oczywiście też u nas w Lublinie w sprzedaży, więc kto nie będzie mógł do nas przyjść, czy nie mógł przyjść na spotkanie, i tak będzie mógł się z tą książką zapoznać w takiej księgarni, o kawiarni między słowami, gdzie pogranicze właściwie ma swoją odrębną, całą wielką półkę książek. Ta książka od samego tytułu pokazuje pewną rzecz, która jest dość istotna w całości, to znaczy ważne są dla ciebie imiona. Jedno z takich pytań, kim jest Naida? Czy to jest twoja ukochana? Ona się później pojawia w jednym z opowiadań, bo jej dedykujesz książkę, ale też drugie imię ważne, które pojawia się i wybrałaś jednak na tytuł, czyli Esteban. Jest to związane też okay, z filmem Almodóvara i to jest pewna narracja, której nie chcę tutaj zdradzać, ale dlaczego akurat jego spośród różnych intertekstualnych tutaj tekstów i filmów, które są dla ciebie ważne, pojawiają się, dlaczego wybrałaś to opowiadanie i na tytuł całej książki i to imię Esteban? Mislim, neka imena su zaista iz mog života, neka su reference ili su književni ili filmski likovi ili su pisci iz pisateljice. Dana Idi je knjiga posvećena i ona se spominje naravno u onoj priči Kuka bijesi ona. Mislim, odmah sam znala da će se jedna od priča zvati Zovite me Esteban, i gdje referiram na Markeza i na Almodovara. Radni naslov knjige je zapravo bio prema završnoj priči Povratak među zvijezde. Međutim, tu smo se, na kraju smo, ja i ljudi koji su sa mnom, moji urednici, mi smo sjeli i razgovarali koji bi bio najbolji naslov. I zapravo možda bi najtačniji naslov ove knjige bio Sve o mojoj majci. Ali naravno, kako je to zapravo film od Almodovara, o kojem ja naprosto i govorim u toj priči, mi smo odlučili da se zovite me Esteban, jer smo na kraju shvatili da zapravo svi ti motivi koji se protežu kroz cijelu zbirku su sadržani u toj priči. To bardzo ciekawe, wyprzedziłaś moje pytanie poniekąd, bo chciałam zapytać też o te wątki, które się bardzo mocno akcentujesz tu w książce i które w tym takim splocie tożsamościowym są dla ciebie tutaj najważniejsze, żeby wybrzmiały, bo rzeczywiście jest to opowieść też, wiem, oparta na faktach czy na twojej biografii, taka opowieść o utracie matki. Z drugiej strony jest też to opowieść taka, troszkę bym to przybliżyła do powieści inicjacyjnej, kiedy to dojrzewa młoda osoba i próbuje też swoją seksualną drogę obrać czy odkrywa. No i trzecia rzecz, gdzieś w tle panuje oczywiście wojna bośniacka i są związane z nią problemy, łącznie z tymi problemami psychicznymi. Dlatego chciałam zapytać, która z tych wątków jest najważniejsza, ale jak się okazuje, to jednak chyba ta opowieść o matce, zresztą końcówka jest bardzo mocna w tym kontekście, ale może się mylę. Pa jeste, ona je osnovni motiv, jer svaka od priča na neki način korespondira s tim gubitkom. Međutim, zaista nakon tog gubitka došli su i svi naredni. Zašto je meni još bitan taj motiv majke? Zato što, dakle, ona je za mene uvijek postojala kao priča. Dakle, ona je za mene uvijek postojala kroz svoju smrt zato što ja nemam nikakvog sjećanja na nju. A svi drugi gubici koji se spominju, njenih roditelja, očevih roditelja, rat, sve je to također na neki način gubitak zavičajnosti, poveznice sa majkom. Jer oni su prije svega bili oni koji su čuvali sjećanje na nju i pričali priče o njoj.
I zapravo i ta država koja je bila 80-ih, znači ja sam rođena u SFRJ, meni su često, pošto je moja mama bila komunistkinja, meni su često govorili da je na neki način ta država majka svih nas. Tako da je zapravo taj motiv majčinstva, mislim, široko postavljen u toj zbirci. Czy w pewnym sensie to odkrywa się takie powinowactwo twoje z Elizabeth Bishop, którą przywołujesz może przez to, że i ona była wychowywana przez dziadków i ciotki, ale też właśnie celowała w takich poetyckich miniaturach. No i dodatkowo u niej występuje ten wątek choroby psychicznej z kolei u matki, którą wcześniej straciła. Elizabeth Bishop je meni kao autorca jako bitna i zato sam zapravo i odlučila da na jednu pjesmu koja nekako je meni se učinila najbliža ovoj mojoj zbirci priča, da zapravo napišem jednu priču koja bi bila komentar na njene stihove. To nije ništa više od toga, ja zapravo to redam tako što ide njen stih, pa onda odgovor iz mog života i sve do kraja. I možda na kraju, nije mi iz prve uspjela ta priča, pravila sam nekoliko verzija. U jednom momentu je bilo da li uopšte da onda idem s tim ili ne idem, ali ja nisam odustala, ali sam nekako shvatila da je ta priča možda i ključna za cijelu zbirku. Ale właśnie to, jaką rolę dla ciebie pełni literatura, to znaczy ona jest dla ciebie sposobem na życie, terapią czy jakąś obsesją, bo w tej książce też bardzo umyślnie, myślę, są te splecione losy chociażby innych bohaterów. Franz Kafka, który się pojawia u 14-letniej dziewczynki. Faulkner ze swoją powieścią, której główny bohater jako osoba upośledzona toczy taki strumień świadomości. I też wątek straty u Alberta Camus w jednej z jego powieści Pierwszy człowiek, tak? Więc to są twoje lektury, które przychodziły do ciebie w czasie twojego życia i odnajdywałaś tam siebie i były pomocne, czy właśnie taki rodzaj troszkę komentarza z autorami nawet już nie żyjącymi, tak jak w tym opowiadaniu z Elizabeth Bishop? Ja bih nekako rekla da prije svega, ja se već godinama bavim pisanjem, ali prije svega ja sam čitateljica, dakle neko ko već dugi niz godina čita. To zapravo jest počelo tad nekad u ratu sa 14 godina, kad sam počela čitati kao literaturu za odrasle, uslovno rečeno ozbiljnu literaturu, tad sam pročitala Kafkin proces. I zaista sam ga čitala u tom stanu koji sam u priči navela, dakle čekajući da pređem u grad kod tate i njegovih roditelja, čekajući na tu odluku. I mislim, dakle, sve se je raspalo, rat je, ja ne znam, hoću moći kući, neću moći kući. I ja uzmem i čitam ovaj proces i kad sam pročitala, moja prva reakcija, valjda ta još zaostala dječja, je bila da to, mislim, kako može čovjek napisati da neko tek tako umire bez ikakve krivice, da je osuđen, da ja recimo naprosto, iako sam u tom kontekstu ono ratno bilo, još uvijek kao ne mogu da shvatim da nevini ljudi tako stradaju. I zato sam i napisala tu priču. Dakle, ta neka naivnost koja je bila prisutna i tad još u svima nama, je, mislim, sad je to smiješno i zato ta neka priča zapravo ima i taj neki sadrži humor u sebi. A onda odmah nakon toga i dakle, to odmah posljeratni period nakon rata, zapravo u tom kompletnom beznadu u kojem smo se našli, meni možda knjige jesu bile neka vrsta bijega iz stvarnosti koju se nikako nisam mogla snaći. I nekako mislim da je iz tog osjećanja i proizašla i moja odluka da ću studirati kasnije filozofiju. Ali vi ste spomenuli na početku da zapravo jedan od motiva, odnosno jedna od tema ove zbirke jeste odrastanje. Ja jesam odrastala uz te autore i autorice
I dakle, oni su jako bitan dio, pogotovo mog nekog čitalačkog, a kasnije onda vjerovatno i spisateljskog iskustva. I mislim da im je zaista bilo mjesto u toj knjizi. Jer sam nekako uvijek čitajući, ili uvijek imate taj odnos onoga što čitate i vašeg životnog iskustva. Ja sam zaista u nekoliko priča pokušala svoje životno iskustvo mjeriti prema onom što su oni napisali. No właśnie, ale mimo wszystko w tej oszczędnej bardzo relacji jesteś bardzo taka wyważona w opisach. To znaczy ja rozumiem, że obraz wojny dziecka czy dorastającej dziewczynki to rzeczywiście pejzaż bliskich drzew i ptaków, ta wrażliwość na przyrodę. Natomiast trudno sobie czasami wyobrazić to miasto, czy na wychodźstwie, którym byłaś, jak to wyglądało. Jest jednym z opowiadań taki opis, że wychowaliście się z dziećmi przy koszarach. I chciałam dopełnić trochę ten obraz pełen może sprzeczności jeszcze wciąż dzisiaj, ale jak ty te obrazy pamiętasz z czasu wojny, czy na ile one się zmieniły, na ile są dalej jakieś abstrakcyjne w przestrzeni miasta czy Sarajewa, ale też byłaś w innej części kraju i zanim wyruszyłaś w tym 2009 roku, tak, do rodziny, żeby znowu ją spotkać. Nie mogłam się w tej książce dopatrzeć pejzażu, bo oczywiście jest to taka narracja, gdzie jest ten pejzaż wewnętrzny, jest to zupełnie inaczej prowadzona narracja, ale chciałabym po prostu zapytać, czy byś mogła nam trochę więcej opowiedzieć o tym, jak te miejsca wyglądały, czy jak je pamiętasz, jak wyglądają. Ja se nisam toliko bavila tim, bavila sam se, pošto su zaista ovo kratke priče i možda zaista jesu i fragmenti, meni kao jak toponim je tu bilo to gradsko groblje Bare, gdje sam ja, o kojem sam pisala u zadnjoj priči i koji sam htjela na koji sam htjela ukazati kao na simbol svih tih promjena. Jer svi su se gradovi, ja vjerujem, promijenili od 80. godina do danas, posebno oni na području Jugoslavije i posebno oni koji su kao Sarajevo doživjeli takvu katastrofu, kataklizmu 4 godine. Grad je dakle bio zatvoren, konstantno granatiran i mislim, on je morao proći veliku preobrazbu. Ono što ja pišem u toj priči za vojsku, zapravo je u mojoj ulici koja je bila u starom dijelu Sarajeva i danas je ta kuća u starom dijelu Sarajeva, samo ja sad ne živim tamo, bila je kasarna, jer je u doba SFRJ, socijalističke Jugoslavije, svi muškarci punoljetni su morali prolaziti vojnu obuku. Tako da je bilo puno kasarnih i oni su služili vojni rok od godinu dana. Jedna takva kasarna je bila na, dakle, rubu moje ulice i zato ja spominjem. I zaista mi smo tako upoznali ljude, odnosno mladiće iz svih krajeva bivše države. To danas već nije tako. Evo, recimo i tu se vidi velika promjena. Vojni rok više nije obavezan i većina tih kasarni su ili propadaju napuštene ili se njihova namjena preusmjerila na nešto drugo. Recimo ta kasarna iz moje ulice i danas je ruševina koja tu eto tako samo stoji i sad, dakle, koliko je godina prošla, od tog ne znamo koliko će još biti. Ona je onako prilično se pretvorila od jednog vrlo, kako bih rekla, upečatljivog objekta u tom brdskom dijelu Sarajeva, sad je prilično onako ruglo. I još jedna stvar vezana, ja zapravo nisam toliko se bavila opisivanjem samog grada prije rata, ne više sam se baš vezala za te promjene koje su nastale. Dakle, opet spominjem to groblje Bare, i tu ateističke parcele koje su danas onako prazne, neposjećene, gdje se zapravo više ljudi ne okupavaju ili ideologija se to došla do ideološke promjene velike.
S druge strane, u priči da sam te srela, ja zapravo kao susrećem svoju majku i mi, nazivi ulica su drugačiji. Ulice se danas ne zovu onako kako su se zvale kad je ona bila živa, jel, u Sarajevu. I dakle, postoji tu taj neki nesporazum gdje smo mi, u kom vremenu, šta se je to desilo, koliko se grad jest promijenio i tako dalje. Mi się bardzo podoba ta subtelność przekazywania delikatnie gdzieś i tylko gdzieś pobieżnie pewnych wątków historycznych, ale widać, że ta pierwszoosobowa narratorka sama przyznaje, że zawsze błądzi po Sarajewie, ale na każdy cmentarz to instynktownie zawsze trafi. No i jednocześnie ta narratorka doskonale jest zorientowana w czymś, co jest niezwykle tragiczne też w historii Europy, bo pojawia się gdzieś obóz koncentracyjny w Chorwacji z czasów II wojny światowej w Jasenowcu, czy pojawia się postać Tito obok Boga, ale to są te jakby takie elementy, które trzeba sobie troszkę doczytać. Ja chciałam dopytać też, bo mówimy o ostatniej, największej właściwie wojnie europejskiej, która pochłonęła wielu cywilów również absolutnie nie sposób się nie odwołać do tej ostatniej wojny i ona jest przedmiotem przede wszystkim też tej opowieści i choroby, która w zasadzie też psychicznego załamania, które doświadczyły, myślę, wielu poza i tobą, ale też jest to miejsce Sarajewo, od którego właściwie zaczęła się pierwsza wojna światowa. I mówiąc o tych miejscach takich w pamięci czy w przestrzeni, tak jak cmentarz Bare, chciałam cię zapytać z kolei o taką rzecz, która co prawda nie... W Sarajewie był zamach na następcę tronu austro-węgierskiego w 14 roku, 1914 roku, ale bodajże w Belgradzie do dzisiaj jest pomnik przez niektórych uważanych za zabójcę, za przedstawiciela młodych Bośniaków, a za innych wciąż bohatera. Więc to pytanie, czy Gabriel Princip, czy takie inne postacie są dalej w twoim społeczeństwie dyskutowane, czy po prostu to już przeszło do historii i nikt do tego nie wraca? Czy są ciągle przedmiotem sporu? Być może pierwsza, druga wojna światowa już nie ma w momencie żadnego znaczenia, kiedy powoli tak naprawdę pojawia się teraz literatura dotycząca tak naprawdę palącej rany, czyli ostatniej wojny bośniackiej lat 90. Teško, prvo sad ne mogu govoriti generalno kako se jel, svi odnose prema određenom dijelu prošlosti. Danas su ovdje generalno, mislim, zapravo ta prošlost je i ključ poticanja i svako pokušao i ima svoju neku interpretaciju, pogotovo te neke nove politike i one su dosta i revizionističke, tako da ja se ne bavim toliko tim opštim stavovima, mišljenjima. Kroz ovu priču sam pisala lične priče gdje se možda može osjetiti neki moj lični i svjetonazor i senzibilitet. Što se tiče samog Sarajeva, Sarajevo nije stradalo ni u Prvom ni u Drugom svjetskom ratu, ni blizu koliko je stradalo. U Drugom svjetskom ratu, dobro, moram reći naravno da ljudi koji su bili Jevreji, jevrejska zajednica je maltene potpunosti stradala, ali grad kao grad nije bio, dakle, na taj način zatvoren, bombardovan, nije grad bio toliko prisutan koliko je bio 90. godina, ali rat kao tema, mislim, sad se već ovdje priča o tome da li je nama previše rata u književnosti. Ja mislim da će se o ovom ratu koji se desio 90. Nama još dugo, o njemu će se još dugo pisati, ali uzmite sad koliko se još uvijek piše i o Prvom, a posebno o Drugom svjetskom ratu.
Ja jako puno čitam tu književnost, meni ne smeta i ne mislim da je to, naprosto ne mislim da je prevaziđena tema. Rat je jedno posebno stanje, jedno stanje krize koje, mislim, kogod ga je preživio ili ima neko sjećanje, čak i tu neku transgeneracijsku traumu, mislim da su to teme kojima će se uvijek pisci, spisateljice vraćati. Tako da, mislim, ne mogu reći ništa opširnije od toga da mislim da će to uvijek biti tema književnosti. Samo još da dodam to da, dakle, kad je u pitanju književnost i rat, ja sam protiv i uvijek ću biti protiv toga da se pišu knjige o ratovima kako bi se poticali i zazivali novi ratovi. Dakle, to je nešto protiv čega ću uvijek dizat glas, ali pisati o ratu na način da naprosto se suočavamo sa ljudskim zlom, mislim da je i dalje nužno i da će, kao što sam već rekla, to i dalje biti tema u književnosti. W tej poruszonym opowiadaniu spotkania narratorki, bohaterki z Francem Kafką jest może i komiczny, ale jakże egzystencjalnie mądry wywód o tym, kto jest dobry, kto jest zły. Ja pytam też w kontekście właśnie tej nienawiści etnicznej, z tego względu, jak książka w różnych podaje różne alternatywy, gdyby mama bohaterki żyła. I koniec jest zatrważający. Chciałam więc zapytać o ten kontekst tej etnicznej niezgody i nienawiści. Czy rzeczywiście, gdyby mama okazała się Serbką, lepiej, żeby umarła? Czy też chodziło o to, że uniknęłaby chociażby masowych gwałtów na kobietach, czy innych okropności wojny? Zapravo, da, ta priča, to je jedna od priča koje su kasnije napisane i ona je možda nekako i meni najvažnija iz te tri nove, jer mislim da je nekako mjesto u toj knjizi prije svega zato što je to ostalo jedino pitanje na koje nisu odgovorili one priče, šta bi bilo da je majka preživjela, s obzirom na sve što nam se desilo. Ja nisam išla... Zapravo je to priča na brajanje. Ovo je zapravo priča o tome koji god put da bi izabrala, 20 ili 30 sad već godina poslije bi se pokazalo da to ne bi bilo najbolje. Nisam gradirala u tom smislu šta bi bilo gore od goreg, niti šta je bolje od boljeg. Ono što sam ja zapravo tom pričom htjela pokazati su dominantni politički narativ na našim prostorima za koje svaki od njih smatram pogrešnim i mislim da nam nijedan ne donosi dobro. S druge strane, ja zaista vjerujem da je bolja i drugačija mogućnost ovdje moguća. Ja zapravo nisam htjela reći da za nas nema nade, ja sam samo htjela pokazati da ovo što nam se danas dešava i ovo što nam se nudi kao način življenja, da nijedna od tih opcija nije dobra. Da ukoliko želimo zaista bolju budućnost grad, moramo doći do radikalnih promjena u našem društvu. A govorim to sad u kontekstu cijele bivše Jugoslavije. No, w tym kontekście nie mogę nie zapytać ciebie jako człowieka literatury, czy w takiej sytuacji już Nagroda Nobla jest całkowicie zdyskredytowana, odkąd Peter Handke kwestionujący masakrę Srebrenicy i usprawiedliwiający zbrodniarzy wojenny dostał Nobla. Da. Ja sam iskreno, mislim, na trenutak sam bila iznenađena, onda više nisam bila iznenađena. Iskreno, on kao nekad mlađi pisac i scenarista, čitala sam ga i zaista, mislim, bio je neko koji je jako uticao na mene, međutim, u jednom trenutku smo se razišli. Mislim da se razišao sa mnogim ljudima istrajavajući u tom svom stavu. Dakle, ako mene pitate, nema nikakve sumnje, ne mislim, Srebrenica desio genocid. To da je njemu Nobelova nagrada pripala,
ne znam šta da vam kažem, Nobelova nagrada, sporne su mnoge Nobelove nagrade, ne samo njegova, ali to su sad neke lično i za ono što ja radim i koji je to domet mog rada i naprosto to su neke druge sfere kojima se ja posebno i ne bavim. Mislim, na kraju ono, šta da vam kažem, eto, desavaju se različite stvari pa se desilo i to. A malo je došlo, moram reći, došlo kao hladan tuš, jer te godine su dodijeljene dvije Nobelove nagrade za godinu prethodnu i tu ja znam da sam pratila, vidjela sam Olga Tokarčuk je dobila i nekako odmah smo proširili tu vijest, to je bilo, ja sam recimo iskreno bila vrlo sretna, jer sam par godina prije tek otkrila njeno pisanje i onda intenzivno je čitala i onda ide iza toga Petranski i onda je bilo ono, bez komentara. A będąc już przy tym tropie, czy trudno dziś tobie być na tym rynku jako też queerową autorką, pisarką i w pewnym sensie bojującą feministką, czy sytuacja u was już wygląda znacznie lepiej i jest rynek otwarty i publiczność na tematy związane też z seksualnością i w tym temacie właśnie, w tym obszarze? Pa sad već kad poređujem, kad sam tek prvu zbirku priča izdala i danas, situacija se poprilično mijenja. Kao takva se pojavila na književnoj sceni u Bosni i Hercegovini i u regiji. Mene su od prve zbirke znali kao queer spisateljicu, tako da ono što se mijenjalo, mijenjalo se nabolje. Samim tim, od moje prve knjige danas, internet i društvene mreže su onako eksplodirale, pa smo se mi lakše povezivali, upoznavali i mislim da je time sam, zahvaljujući tome sam nekako sticala i publiku. Danas je publike sigurno više nego te 2008. kad sam ja prvu knjigu objavila. Također dešavaju se neke promjene i unutar naše zajednice. Dakle, mi smo prije 3 godine imali prvi Pride u Sarajevu, pa onda se desila pandemija, pa tu prvu godinu nismo mogli imati, samo su automobili kružili gradom. Ove godine smo imali opet Pride, tako da mislim, ono, borba je duga, ali vrijedi se boriti i mislim da se pomaci već mogu vidjeti. A nad czym teraz pracujesz? Nakon ove knjige koja je prevedena u Poljskoj, objavila sam u doba korone, prošlog novembra su u Zagrebu izašla je ta knjiga, tri drame pod nazivom Šake pune oblaka. Kroz 1-2 očekujem objavljivanje nove zbirke priča u Beogradu za izdavačku kuću Štrik, zvaće se Požuri izmisli grad. Tako da su to već stvari koje su prevedene kraju. Trenutno radim na, još uvijek duže radim na romanu i nadam se da bi nekada možda kraj ove godine mogla ga završiti. A sad kad će biti objavljivanje, to ne znam. To čekamo u takim razie, možda bude okazija, żeby spotkać się i s tą książką i s kolejną już znowu w Polsce, w Lublinie, ale w trybie stacjonarnym. Nadam se i ja, ale mislim, svemu dođe kraj. Znate, i kad je bio rat, ovdje u jednom trenutku su ljudi mislili nikad neće stati, ali ipak je stao. Tako da nadamo se da, eto, samo ne znamo kada, ali definitivno se vidimo u Poljskoj. Żeby państwa... A, przepraszam. Do zobaczenia, ale zanim całkiem powiemy sobie do zobaczenia i pozdrowimy wszystkich, to może chociaż krótką próbkę, żeby zachęcić Państwa do całej lektury, a w międzyczasie zapytam autorkę, czym jest dla niej zdrada tej bohaterki, gdzie jest jej największa zdrada, w tym, że nie towarzyszy śmierci swoich bliskich, czy że spędziła czas wojny na wychodźstwie, więc proszę o to zapytać, a ja przeczytam fragment i poczekamy też na odpowiedź. Dosłownie fragment książki. Pytanie krivice meni było bitno u ovoj zbirci. O njemu najviše govorimo u onoj priči 4-godišnja doba.
Dakle, ali situacija je bila takva da se ta krivnja nije mogla izbjeći. Dakle, na neki način moja poroca je bila po mjeri države koja je nestala i uslijed rata se desio raspad i da bi bila s bilo kojim od članova poroce, ja sam morala napuštati nekog. Dakle, kako god da izaberete, uvijek ste osjećate taj... osjećate ličnu krivicu, jer nekom idete, ali nekog i ostavljate. Tako da je na neki način bila i neizbježna. To s jedne strane. S druge strane, kod nas se o ratu jako puno priča u medijima, pogotovo kad su novi izbori, stalno se, dakle, svima su usta puna rata. Međutim, taj narativ koji je prisutan je, mislim, poguban za sve. Dakle, svi su žrtve, i uvijek je tuđe zlo veće zlo i nikad niko naravno za sebe ne kaže ni jedna strana da je kriva. Ja sam dijete koje je rođeno 1980. godine, godina kad je umro Tito, kad je počeo rat imala sam 12 godina, dakle realno mi smo bili djeca. Ako je neko u tom svemu bio nevin, bila je ta generacija, ali možda iz tog nekog revolta zbog tog što... zbog takve situacije koju sam navela da dakle niko ni za šta nije kriv, ja sam rekla dobro, eto naša generacija mi, odnosno ja sam kriva. Evo mi ćemo preuzeti cijelu tu krivicu, pa možemo li onda krenuti dalje? Dakle, iskoristila sam na neki način kao taj ironijski postupak. To właśnie fragment krótki, żeby mogli Państwo też polskiego przekładu posłuchać. Nana Safeta zachorowała. Doktorzy mówią, że to rak mózgu. Miesiąc, dwa najwyżej. Dla mnie wszystko to jest dalek jak bezkresna dal. Teraz nienawidzę i tej połowy domu. Dużo śpię. Któregoś ranka Nana Safeta, za słaba, żeby wstać, wypowiada moje imię i prosi, by mi pomogła. A ja jakbym spała, słyszę, nie słyszę. Jakoś wstaję, wlokę się do jej łóżka. Ona podaje mi rękę, niby słabą gałązkę starego drzewa. Ciągnę, ciągnę i nic. Jest ciężka, za ciężka. Ciągnę jeszcze trochę i daję spokój. Mówię, nie mogę. Wracam do łóżka, zasypiam w tej samej chwili. Nana Safeta umiera nazajutrz. Ja staję się coraz większą zdradą. I była zima. A tak, prawie zapomniałam powiedzieć, w końcu do naszej połowy domu wprowadził się pokój. Straszny oszust, elegancki, wysztyfowany, pełen słów, uśmiechów, a czynszu nie płaci, ciągle tylko jutro, pojutrze, za parę dni. Zachęcam Państwa do przeczytania całej książki. Nazywajcie mnie Esteban. Leila Kalamunicz była z nami. Mam nadzieję, że będziemy ją gościć też i w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję, szczególnie w imieniu organizatorów, czyli za zaproszenie nas warsztatów kultury w Lublinie, Kultury Enter i Kawiarni Między Słowami przez Ośrodek Pogranicze. To była prawdziwa przyjemność spotkać się z autorką. I wasze książki tutaj są. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do kolejnych takich spotkań. Leilo, a tobie życzę powodzenia w nowych projektach i czekamy jeszcze raz na ciebie. Hvala vam puno na ovom pozivu i razgovoru. Ja ću se rado odozvati čim bude moguće da dođe. Hvala još jednom.